Co pan sądzi o wyborach korespondencyjnych? Pyta pan Maciej. No, tak jak się jawią te wybory w najbliższym czasie, takie nieprzygotowane, nie wiadomo co to ma być, no to oczywiście jestem śmiertelnym tego przeciwnikiem. Rozumiem, że mowa o w ogóle o korespondencyjnych, a nie że akurat w tym okresie. No więc takie jak się jawią, no to oczywiście to są wybory, które ja bym nie ufał, których bym nie chciał, ponieważ nie wiem, czy ani czy mój głos będzie tajny, ani czy wynik będzie taki jak prawdziwy, zgodnie z tym, co Stalin mówił, że nieważne jest, kto głosuje, ważne, kto liczy. Więc takie dla mnie wybory są złe. A w tym okresie, żeby pytanie dotyczyło, czy te wybory w tym okresie mogą być, no to powiem tak, że ja uważam, że to, co zrobił rząd polski i inne rządy w związku z koronawirusem, było przesadą i spowodowało takie straty w gospodarce, że nieporównywalnie więcej ludzi od tego umrze, aniżeli od koronawirusa. Dlatego nie uważam, żeby jakieś takie straszliwe były problemy zdrowotne, ale by były. A skoro by były takie problemy zdrowotne w związku z korespondencyjnymi wyborami teraz, no to nie można ich przeprowadzić, bo nie, czy jedna osoba umrze, czy 1000 z tego tytułu, to jednak jest to niebezpieczeństwo. Ale zwracam uwagę, że to jest mój pogląd. Natomiast jeśli skoro rząd wprowadził takie obostrzenie, uważa je za słuszne, przy takim założeniu, to oznacza, że tego typu wybory, to już jest zbrodnia, to po prostu, no bo skoro tak uważają, wiedzą, że, bo po co takie restrykcje zrobili, bo on jest straszliwie niebezpieczny, ten koronawirus, bo ludzie umierają, to zrobienie równocześnie wyborów przy tamtym założeniu jest zbrodnią. Również korespondencyjnych.